Dzień dobry Państwu. W naszych krótkich wykładach Akademii Samorządowej będziemy informowali Państwa o sytuacji Kielc. O tym, o czym lokalne media milczą, o czym lokalne media nie informują, co lokalne media zamiatają pod dywan. Dzisiaj wynagrodzenia. Jak spojrzymy na wysokość wynagrodzeń od roku 2002, od kiedy w ratuszu jest obecna ekipa na czele z prezydentem Lubawskim, to wynagrodzenia maleją. Proszę zobaczyć, wynagrodzenia od roku 2002 w Kielcach maleją. Zmalały o 5% w stosunku do stanu wyjściowego, w stosunku do średniej krajowej. W 2002 mieliśmy 96,2%, a w roku 2016 91,4%. W Kielcach wynagrodzenia zmalały. Kielce się wyludniają, uciekają młodzi ludzie. Jak to wygląda w innych miastach? Proszę Państwa, wziąłem dla przykładu inne stolice ściany wschodniej, bo ta ściana wschodnia jest najbiedniejsza w Polsce. Więc wziąłem i Rzeszów, i Lublin, i Białystok, i Olsztyn. Wszędzie wynagrodzenia są wyższe. Więcej. Jak Państwo spojrzycie, w 2002 mieliśmy drugie co do wysokości wynagrodzenia po Olsztynie. Dzisiaj jesteśmy na ostatnim miejscu. W Kielcach te wynagrodzenia spadły najbardziej. Nigdzie tak nie spadły. W niektórych miastach wzrosły. Kiedy spojrzymy na miasta wojewódzkie, proszę zobaczyć, Kielce, według danych GUS-owskich, za rok 2016 mieliśmy 3920 zł. Byliśmy na ostatnim miejscu ex aequo z Zieloną Górą. Kielce wśród miast wojewódzkich są na miejscu ostatnim. Takie mamy wynagrodzenia. A jeżeli chcemy wziąć pod uwagę wszystkie miasta w Polsce, jesteśmy na miejscu 101. Nie możemy się równać do kryzysów, do tych, którzy mają wysokie wynagrodzenia. Nasze miejsce jest, powiedziałbym, prawie hańbiące. 101 miejsce wśród miast w kraju. Jesteśmy dużym miastem, względnie dużym, a mamy bardzo niskie wynagrodzenia. I teraz, kiedy porównuję wynagrodzenia w 2009 roku, statystyczny kielczanin zarabiał 3083 zł, a według oświadczenia prezydenta Lubawskiego, jego dochody średnio miesięcznie, to jest oświadczenie z roku 2009, wynosiły 15 tysięcy złotych. A kiedy w 2016 średnio statystycznie kielczanin zarabiał 3920, a dochody prezydenta według jego oświadczenia z roku 2016 wynosiły prawie 22 tysiące złotych. Państwo widzicie, jak wzrosła dynamika wynagrodzeń. Przeciętny kielczanin zarobił 837 zł więcej. Statystyczny kielczanin razem z urzędnikami. Dochody prezydenta wzrosły o 6938 zł. W tym czasie. Prawda, że to jest dużo. Ja się pytam, za co? Za co? Za te malejące wynagrodzenia? Proszę Państwa, zadałem sobie dalej trud i porównałem Kielce i Rzeszów. Proszę zobaczyć. W Kielcach wynagrodzenia zmalały o 5%. Państwo widzicie, w Rzeszowie w tym samym czasie wzrosły o 7%. Prawda? Widać dużą różnicę. Ile zarabia prezydent Kielc? To jest oświadczenie prezydenta Kielc z roku 2016. Państwo widzicie. Jest 233 tysiące z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kielce i z tytułu zatrudnienia w zarządzie MZWiK 29 931 zł. W sumie prezydent Kielc według oświadczenia za 2016 rok zarobił 263 777 zł. A ile w tym czasie zarobił prezydent Ferenc? Otóż prezydent Ferenc nie ma jakichś dodatków za rady nadzorcze, za MZWiK i inne dodatki. Ma tylko umowę o pracę. Patrzę tutaj oświadczenie majątkowe z 12 kwietnia 2017 roku. 160, niecałe 2000. Różnica między wynagrodzeniem jednego i drugiego to jest ponad 100 tysięcy na rzecz prezydenta Lubawskiego. Ale wyniki są dokładnie odwrotne. Dlaczego media nie informują o sytuacji Kielc? Chociażby w zakresie wynagrodzeń. Dlaczego media nie alarmują, że to, co się dzieje w Kielcach, jest nienormalne? Pozostawiam to Państwu refleksji. Dziękuję.